Szymon Szlendak, kucharz współpracujący z Karolem Okrasą, będzie w programie zmieniał nawyki żywieniowe naszych bohaterów oraz udzieli cennych porad, jak przyrządzać posiłki zdrowo, smacznie i zgodnie z zaleceniami terapeutów. Dzisiaj w mojej kuchni gościć będę wybitną wokalistkę, panią Krystynę Prońko. Mam tutaj całą gamę produktów, między innymi do złotej lemoniady według przepisu Irka jest kurkuma, imbir, lecytyna, sok z cytryny oraz jabłka. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ale ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Przygotuję dzisiaj dla pani ładne warzywa, zdrowe i to w taki prosty sposób, że będzie mogła pani zabrać i cieszyć się nimi przez cały dzień. Świetnie, bo właśnie potrzebuję mieć coś na drogę zamiast jeść w przydrożnych, różnych, przypadkowych miejscach, wolę zabrać ze sobą. Tutaj gotuje się już zupa krem z białych warzyw, a ja przygotuję również dla pani grillowane warzywa. Och, świetnie. Wykorzystam do tego patelnię o grubym, akutermicznym dnie i przygotujemy paprykę, czerwoną cebulę oraz cukinię, czyli wszystkie te warzywa, które wspomagają walkę z cholesterolem. Świetnie, bardzo lubię. Sprawdzimy, czy patelnia jest odpowiednio nagrzana. Proszę bardzo, do tego ciekawa jestem, jak to tak wygląda. Zwany test kropli wody. A, proszę zobaczyć, tak, jak biegają, tańczą. Tak. Biegają. Skoro patelnia jest rozgrzana, pozostaje tylko położyć na niej warzywa. Najpierw od strony skóry, tak żeby ładnie się zrumieniły. Oczywiście bez tłuszczu, bez grama tłuszczu. Ta stal pozwala nam właśnie na smażenie beztłuszczowe, przez to również bardziej zdrowe. Żółta, czerwona i zielona papryka. Pycha. I dużo witaminy C. Mamy warzywa, one nam się tutaj grillują, więc możemy zbudować tak zwaną wieżę. Posłuży nam do tego odwrócona miska. Ona się tutaj szczelnie trzyma na zupie, przez to zupa również szybciej się ugotuje. I ustawiamy patelnię w ten sposób. Przewodnictwo ciepła jest zapewnione. Ciepło i tak się unosi zawsze do góry. Dlatego warzywa grillować się będą. Mamy tutaj kolejne naczynie i je też ustawimy tutaj na górze, więc tak naprawdę na jednym, proszę zobaczyć, malutkim palniku tworzymy całe. No rzeczywiście, bardzo mały gaz jest. Czarna soczewica, która może zastąpić białko zwierzęce. Ma również bardzo dużo potasu. Na samą górę ustawiamy naczynie. No, jaka piękna piramidka. Przykrywamy, kiedy pani zaczęła zwracać uwagę, że zdrowe odżywianie, przemyślane, jest ważne dla naszego organizmu. Od jakiegoś czasu już tak staram się myśleć o tym, co jem. Staram się tak dobierać produkty i potrawy, żeby to się jakoś bilansowało sensownie, żebym miała energię i żeby wszystkie składniki, które są niezbędne do przeżycia, żeby były jednak w tym jedzeniu. Wygląda, że wszystko mamy gotowe. Możemy zdekonstruować tą naszą wieżę energooszczędną. Tutaj soczewica, która się ugotowała na samej górze. No i warzywa też się pięknie ugrillowały. Ale pięknie pachnie. To chyba ta papryka i cebula dała tutaj ten efekt. No i zupka. I zupka. Zupka doprawiona imbirem, kurkumą, stąd jej zabawienie. Żółciutka, tak. Trochę bym dosoliła. Ale terapeuta co mówił? Żeby nie soli. A to zależy jaka sól. Jak wartościowa, to można trochę dodać. No i mamy soczewicę. Jest już miękka? Ale dobra. Dodamy prażone wcześniej ziarna słonecznika. Całkiem sporo. Oraz pomidory, to bardzo ważne, pomidory warto podgrzać, ponieważ likopen, czyli ten naturalny barwnik w pomidorach, jest 2 lub nawet 3 razy bardziej przyswajalny dopiero po obróbce termicznej. Pozostaje tylko zamieszać. No i teraz nabrało kolorów, ale nabrało również dodatkowych wartości odżywczych. Wygląda na to, że jest gotowa. Spróbuję. Jak najbardziej. Werdykt. Bardzo dobrze będę to robić w domu. Czyli mało roboty, bardzo dobrze smakuje. Bardzo się cieszę, no i przede wszystkim jest bardzo zdrowe, bo o to nam chodzi tutaj. O to nam chodzi, tak. Jak najbardziej. No i chodziło nam też o to, żeby wystarczyło energetycznie na cały dzień. To ja proponuję, żebyśmy już spakowali to. Dobrze, że mi się udało złapać Irka i że mogłam tu przyjechać po to, bo to mi bardzo urozmaici jedzenie w trasie. A to jest świetne jedzenie do tego. Przelewamy zupę. I tak naprawdę zestaw na cały dzień mamy gotowy. Mamy gotowy. Mogę sobie to podzielić na dowolną ilość porcji. To jest moja propozycja dla pani. Bardzo również dziękuję. Złota lemoniada, takie kompletne danie na cały dzień. No i czego mogę życzyć? Szerokiej drogi. Szerokiej drogi, udanego koncertu. Bardzo proszę i smacznie. Dziękuję.